Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. I przygotujcie się na to, że interpretacji Jasona Griffitha jako Shadow będzie dużo w tym Let's Playu. O, nie. Dobra. Jest to oczywiście wersja na PS2, lecz lekko zmodyfikowana, tak samo jak to było w przypadku Sonic Heroes. Jak widzicie, tutaj nic się nie psuje z menu. A więc tak, jest tu zainstalowany widescreen patch i gra jest wymuszona na 480p. Normalnie ta gra działa w 480i, jeśli użyjecie NTSC. NTSC. Nie chciałem, żeby się zrymowało. Mogłem 1080i, tak, zrobić, ale sądzę, że to już raczej sobie pozostawię na, nie wiem, jakieś V2 albo coś w tym stylu, bo po pierwsze moja nagrywarka 1080i to w 30 fpsach nagrywa, tak tylko zaznaczam, a już wolałbym 1080p, bo rozdzielczość i jest okropna. Więc tak, wpierw zobaczę tylko ustawienia, bo bo musiałem usunąć moje normalne ustawienia gry. Jest to grane z płyty, a nie z dysku, bo ci co wiedzą, to wiedzą. Dysk umarł mój i za niedługo będę miał nowy, więc Shadow the Hedgehog się wtedy przeniesie na tamto, na dysk i będzie fajniej. Więc jak widzicie, mam tutaj bardzo łatwe do ogarnięcia menu, dużo łatwiejsze niż Sonic Heroes, tak według mnie. Są opcje gra dla dwóch graczy, gra dla jednego gracza, może pokażę kiedyś poziomy, nie że będę z kimś grał, dla dwóch graczy, ale jak na razie zacznijmy jednego gracza. No i tu jest kolejna, mamy Story Mode, Select Mode. Select Mode jest jak Sonic Heroes, ale tam to się chyba nazywało Challenge Mode. Gdzie po prostu wybieramy swoje nasze poziomy, jakie już przeszliśmy, lub bossów. A Story Mode to oczywiście można się bardzo łatwo domyśleć. To jest po prostu przechodzenie głównej fabuły gry. No i bez większego chrzanienia lub inne synonimy tego słowa, jak chcecie, tak to nazywajcie, lecimy z tą moją ulubioną grą. I od razu zaznaczam, nie żartuję. A jeszcze tu przy okazji taka mała synchronizacja. Teraz. Maria! Who am I? And why can't I remember anything? And who is this Maria? Who are you, and how do you know I'm Shadow? And what are you talking about? Just what was that all about? If he says he knows the truth about who I am, then like it or not, I have to believe him. The only way I'm gonna get the secrets to my past is to get those Chaos Emeralds.
więc jesteśmy po kastince, przyzwyczaić się do widoku tej mapy. Westopolis, poziom, który będziecie widzieli bardzo dużo razy. Więcej niż Seaside Hill. Chociaż nie, nie. Więcej niż Seaside Hill będziecie widzieli. Chociaż technicznie, że będę jeszcze nie zrobiłem tych dodatkowych odcinków Sonic Heroes, więc nie mogę tego powiedzieć. Dobra, ale zanim wejdziemy dalej w poziom, muszę wam trochę wyjaśnić, więc tak. To, co teraz widzieliście, dzieje się po Sonic Heroes. Nie, to nie jest przed Sonic Heroes ani nic, dlatego robię to po Sonic Heroes. Logika. I tak, to jest prawdziwy Shadow. Ten Shadow w Sonic Heroes to był Android. Wybaczcie, pięć razy tą grę przeszedłem na 100%. Już po prostu mi się tak wżył Shadow w moje mówienie samo, że no serio, no Android już mi jest bardzo powiedzieć, już nie wspomnąc o Maria. Nie umiem tego normalnie już powiedzieć. Więc tak, Shadow nic nie pamięta, kosmici się pojawiają znikąd. I pojawia się jakiś straszny gość, który się nazywa Black Doom. I oferuje nam pomoc. Tylko tu jest haczyk, że musimy zdobyć dla niego szmaragdy chaosu. Więc tak, w każdym poziomie, prawie każdym właściwie, mamy do wyboru trzy misje. Ciemną stronę mocy, normalną misję, która no zwykle się sprowadza do tego, że musimy dotrzeć do końca poziomu, i dobrą stronę misji. Weźmiemy jeszcze tu. Każda droga prowadzi do czego innego. Każda misja prowadzi do czego innego. I to jest bardzo fajne. Bardzo mi się podoba to, że dali taki wybór, to jest trochę jak gry Telltale, trochę tylko, że lepsze. Roasted! I tak, grę musimy ukończyć 10 razy. Będę to robił tak, że po prostu gdy przejdę ostatnią historię, gdy przejdę do bossa danej części gry, po prostu będę robił i bossa tej historii, której może tak, kiedy dotrę do ostatniego poziomu, powiedzmy, że w tym prawym dolnym rogu, w tym prostokącie, nie w kółku, to ten poziom będziecie widzieli dwa razy w jednym odcinku. Raz jak przechodzę dobrą stroną i raz jak przechodzę złą stroną. Przez co szybciej się z tym uwiniemy, przez co według mnie lepszy będzie komfort no pokazywania wam tego, niż po prostu przechodzić 10 razy tą samą historię, bo najzwyczajniej w świecie się po prostu znudzicie tym. Coś jeszcze mam do powiedzenia? Aha, że najpierw będę robił historię, kampanię dobrą i oczywiście nie będę robił tego na 100%, bo dopiero byście się zanudzili, ale jeżeli chcecie zobaczyć pełny, 100% przejście Shadow the Hedgehog, to dam wam link do kanału, który ma który jako pierwszy i prawdopodobnie jako jedyny udokumentował to wszystko. Dobra, a więc lećmy z tym dalej. Już do gameplayu. Ten widescreen wygląda zarąbiście, a już w szczególności na 1080p. Co widzieliście w odcinku, co trochę było... tema moje nagranie to trochę było oszukane, bo jak już wspomniałem na początku, moja nagrywarka właśnie nie wspomaga 1080p i 60fps-u. Więc to było takie troszeczkę oszukane. Będę troszeczkę lamił, bo to nie ma być 100%, mam po prostu się dobrze bawić i komentować. Więc tak, co Sonic od nas chce? Sonic chce, abyśmy, jak oni to nazywają, unicestwili Black Creatures, czarne kreatury. Aha, i oczywiście jak zauważycie, ta gra też ma tłumaczenie ode mnie. Black Creatures, czarne stworzenia. Normalnie oni się nazywają Black Arms. To jest zadanie Sonika. A zadanie Black Dooma to jest, że mamy praktycznie to samo zrobić, tylko że z ludźmi. Nie wiem, co on ma do ludzi. Nie zostało to wyjaśnione nigdzie, ale... No. Nic tu nie ma. Bo cały myk polega na tym, że ci kosmici na serio czasem mogą być w miejscach, które byście... ominęli już dawno.
No i rzecz najbardziej hejtowana o tej grze, czyli broni. Ja osobiście nic do broni nie mam. Może dlatego, że że ja nie gram tylko w Sonica, tylko że na przykład w Metal Slug'a też dużo się nagrało, że tam są bronie. Ale nie, na serio. Dużo hejtu gra ta dostaje tylko dlatego, że jest dużo w niej przekleństw takich jak Damn i Hell, które znaczą... No... W sumie to cholera jedno i drugie znaczy, tak na dobrą sprawę. No Damn to zdecydowanie znaczy cholera, a Hell... Do Hell nie jestem pewien, ale zakładam, że to też znaczy cholera. Ale gra też tak nie była... Znaczy ty... W angielskim Hell to jest po prostu takie gorsze Damn. Czyli jakby u nas było coś jeszcze gorszego niż cholera, ale to samo by znaczyło, to praktycznie byłoby to samo. A jeśli dobrze wiem, to nie ma czegoś takiego. Więc tak, właśnie dostaliśmy Chaos Power, czyli... gdy robimy dobre uczynki, trochę zapożyczę tu od Sonica, gdy robimy dobre uczynki, czyli no w tym przypadku zabijamy Black Arms, napełnia nam się niebieska, tak, kurde, i Triangle Jump powraca z Sonic Heroes. Co chciałem powiedzieć? Aha, kiedy robimy dobre uczynki, wypełnia nam się niebieska ta pula, ten, nie wiem, co się nazywa, gouge, to jest po angielsku. tu jacyś są? Nie, ale tu jest, z tego co pamiętam, tak. Napełnia nam ten niebieski pasek, o. I ten pasek daje nam Chaos Control, możemy się przenieść dalej w poziom, nie jest to oczywiście nieskończone i możemy, nie możemy od razu przejść do samego końca poziomu, ale mniej więcej no, dużo nam pomaga. Gdy robimy złe uczynki, które są tu reprezentowane poprzez na przykład zabijanie ludzi, znaczy zabijanie, tutaj to jest przedstawione jako po prostu, że może tak upadają po prostu i tyle, i nic to im nie robi. Normalnie przed tym, jak gra została zmieniona, bo to było przez rating amerykański, bo gra najpierw była rateowana, oceniana, o, tak może nazwę to, ładnie, na teen dla nastolatków, czyli to jest coś na rodzaj, no nie wiem, no 12 plus, no nie wiem jak oni to oceniają od nastolatków, ale no... Nie wiem, to chyba albo 12 plus, albo 16 plus, nie jestem pewien. I żeby gra nie trafiła do teen, to zrobili małe zmiany. Na przykład mniej używa się słowa hell. Nadal ono jest, ale zdecydowanie mniej niż to było wcześniej. Jak są niektóre są odnalezione bety z cutscenek. W tym... intro, raczej prolog, który widzieliście na początku kampanii, gdzie została tylko właściwie usunięta śmierć Marii. Do dzisiaj nie wiadomo dlaczego ona została usunięta, bo później dokładnie ta sama scena zostaje użyta w innej cutscence. I to właściwie tyle. Później jest tylko wycięte więcej, mniej jest Hell użyte, a więcej Damn. No i to tyle, w zasadzie. Normalnie mi ten poziom tak długo nie zajmuje, ale mam nadzieję, że nikogo... Tak! O kurde, nikogo nie zdentegowałem, nie zapomniałem o nim. Fajnie. I to chyba wszystko, co wyjaśniłem dobrze, mam nadzieję. Dobra. Więc misja hero ukończona. Ciekawe, czy A będę miał. Nie wiem, w tych pierwszych misjach to A jest bardzo łatwe do zdobycia. I swoją drogą tak próbowałem usunąć świecenie się postaci. Po prostu poddałem się, to jest za trudne. Black aliens have hit 6 major cities around the world, and every city is reporting significant damage and casualties. Among them,
Westopolis has received the heaviest casualties due to its weakened defense system. Downtown Westopolis has been almost completely destroyed. Unconfirmed sources have also reported seeing a black hedgehog in Westopolis. Shadow? Deploy the troops now! And if you find Shadow with the black aliens, then kill them all. But sir, isn't Shadow on our side? I gave you an order, soldier. He's evil and he's the enemy. You can't fool me, Shadow. This time, you're mine. Now that was sweet, Shadow. Yeah. Well, I'm not here to save you. Thought you might say something like that. How about a little friendly competition? Don't waste my time. We found the third Chaos Emerald in this city. Our mission here is done. Now get going. Guess that means welcome to the next level. Let's go! Get back here. A, teraz mi się przypomniało, że nie wspomniałem o tym. Jest to pierwsza gra, w której występują aktorzy z Sonic X od 4Kids. Zagłębiałbym się w dlaczego. Dlatego, że po prostu nie przyjęli starych aktorów. 4Kids miał coś tam swojego i drama była i byli nowi aktorzy i kolejna drama była, no i tak przenieśli ich do gier i jeszcze większa drama była, no i tak mniej więcej na to się sprowadzało. No tu muszę niestety poniszczyć ich trochę, bo musimy dla dobrej misji musimy tego pana zniszczyć. A że nie zebrałem Sonika, to trochę będzie trudne do określenia. W każdym razie ten statek musi być. No więc dlatego są mi voice. To nie jest ostatnia gra, w której są voice aktorzy. Zrestartuję to najlepiej. Sonic Heroes to nie była ostatnia gra kanonicznie, bo kanonicznie jeszcze mamy Sonic Advance 3, gdzie są niektóre głosy bohaterów z SA 1 i jeszcze mamy Sonic Battle, więc mamy jeszcze co robić. Zobacz, Sonic nam tu wyjaśnia, że musimy zniszczyć ten statek. Ja osobiście najlepiej z tym akaczem się to robi. A zrestartowałem, bo już po prostu złamiłem na początku, że nie zebrałem tamtych dwóch naboi, bo żeby zebrać naboje, tutaj zbieramy po prostu tą samą broń. Nie zbieramy jakichś paczuszek z amunicją czy coś w tym stylu. No. No dobrze, przynajmniej pozbieram sobie troszkę więcej amunicji. Aha, dobra. Miałem jeszcze powiedzieć o tym, jak tu się odbywają misje. Te troszeczkę inne. W tym przypadku, no, mam jakiś konkretny objective. I tylko tak powiem, że różnią się one też tym, że tych, że tak to nazwę, dolnych poziomach, ty na dole. Nie wiem, jak to nazwać. Na dole od tego paska historii, który widzieliście, nie mamy konkretnej misji. Czyli, no, na przykład, no, teraz jesteśmy na samym dole. I nie mamy misji dla złej. Nie mamy neutralnej misji, tak? Tak, nie mamy neutralnej misji. I zwykle na co się sprowadza, że właśnie mamy neutralną, dobrą albo złą. No i tak się zmieniamy, bo no, technicznie rzecz biorąc nie możemy iść do przodu, bo jedyną możliwą opcją dla nas, żeby iść do przodu, to zrobić misję dobrą.
Nic, no to jest takie nie zaprzeczenie, czy co? A i możemy w tej grze też do samochodów i innych takich pojazdów wchodzić, osobiście tego nie lubię. To jest jedyny aspekt gry, którego nie lubię, to znaczy... Fajny pomysł, ale według mnie niepotrzebny to jest. Aha, i spamuję cały czas przyciskiem, a mogę po prostu sobie iść i wcisnąć. Dobra. Inna się zaraz to skończy, jeśli dobrze pamiętam. O! Nawet mi się glitch udało z tym zrobić. Ten glitch jest bardzo... Czasami się nie udaje, ale... no. Jak widać, raz się udało. Więc sądzę, że... bo będę wycinał loadingi, bo one są troszeczkę długie. Gra jest bądź bardzo duża jak na PS2. Będę wycinał je. Nie wiem, no prawdopodobnie będzie to jak Sonic Heroes, czyli 3 poziomy na odcinek, tak sądzę. No najpierw ten odcinek taki wprowadzający dam, taki troszeczkę krótszy będzie. Hand over that Chaos Emerald, or else. So, think you have a chance against me, do you? Look, I don't take orders, especially from you. But I'm not here to fight you either. I'm collecting the emeralds to find my own answers, so why don't you just back off? You still don't know your place, do you? Black Bull, I summon you! Swoją drogą, ta gra jeszcze ma ostatnią historię, ale nie będę jej robił przed tym, aż zrobię tak jakby ostatnią moją historię, czyli kanoniczną historię, gdyż ta historia ostatnia jest trochę zmieszana. Nie ma... Sega nie dała odpowiedniej odpowiedzi na tąże historię, która jest kanoniczna, która nie, więc ułożyłem swoją i ma dużo sensu, więc po prostu będziemy się z tym trzymać. Jonas. Latam już po raz. Tak. Zwolę jeszcze tego. Więc tak, ogólnie też walki z bossami różnią się, jeśli chodzi o moc chaosu. W tym wypadku Chaos Control sprawia, że zatrzymujemy kompletnie czas i dostajemy nieskończoność naboi. Więc technicznie rzecz biorąc, dzięki temu możemy mieć nieskończone Chaos Control. No chyba starczy nam jeszcze czasu nawet chyba na jeden poziom. Out of my way, alien monster. Nie, chwila, to jest chyba Circus Park. Perfect. A dobra, jol. Mr. President, we've received a report from the Central Information Agency. Our ground troops have successfully pushed back the black aliens from Westopolis. We've also managed to suppress enemy forces in 5 other cities. There's also reports that the CIA's mainframe has been compromised. We're investigating the incidents now. It is a strong possibility that this was also committed by the black aliens. Tell the commanding generals that the United Federation will never surrender to terrorists. Yes, Mr. President. This planet was once saved from tyranny and annihilation by you two heroes. Now mankind must protect this peace at all costs. We must stand united to defend our world against these invaders. To był prezydent Stanów Zjednoczonych
I chyba teraz będzie najsławniejszy tekst. Tak, to będzie najsławniejszy tekst z tej gry. Tutaj. Where's that damn fourth Chaos Emerald? Isn't that Tails? Look at that! It's Eggman's theme park! He made it out of the rings he's taken from around the world. I've got to get those rings back. A Chaos Emerald. This is just too easy. Guess it's my lucky day. Od razu tylko powiem, że nie wiem jak z Shadow z Amnezją nagle pamięta kto to jest Tails. A tym bardziej, że wie kto to jest Tails. Więc tak, Circus Park. Lol. Dobra, Circus Park, czyli mój najbardziej nieulubiony poziom z tej gry, ponieważ właśnie zadanie Hero jest okropne. Musimy zdobyć 400 pierścieni. I moja taktyka jest taka, żeby po prostu nie gubić żadnych. Czyli no, dosłownie zbierać wszystko, co mi się tutaj napatoszy. No są różne tutaj poukrywane pierścienie, żeby je zdobyć jakoś. I w ogóle to polecam też, to jest to widescreen forum, które... Dzięki któremu, no mogę... znaczy widescreen forum, PCSXE2 forum, gdzie właśnie stąd dostałem patch na widescreen, co jest bardzo pomocne. No i teraz rozpoczynamy minigierkę. Która, nie wiem właściwie co... Ma nam dać niby te... pierścienie nieszczęsne, no dobra. No i daje nam to pierścienie. Trochę ich mamy. Nie będę... Niektórych misji nie zobaczycie, to od razu wam mówię, że no, dlatego, że nie przechodzę tej gry na 100%. A żeby... taka też ciekawostka, żeby przejść tą grę na 100%, na takie super duper 100%, to musicie co najmniej... No, Westopolis, bo Westopolis to jest pierwszy poziom i od niego musicie zaczynać, żeby... te... no, razy przejść. Westopolis musicie powtórzyć 325 razy. Przejść za każdym razem grę inaczej. Nie żartuję. 325. Oczywiście wolę. Chociaż w sumie. Ile to ma? 16, ale to jest ostatni raz, kiedy to widzę chyba w poziomie. Dobra. Też to trochę muszę uważać. No. Co najśmieszniejsze, że ta gra zdecydowanie mogłaby spokojnie być na widescreenie. Tylko nie wiem dlaczego. Coś się chyba nie spodobało Sedze, nie zrobiła tego widescreenie. Ja to kompletnie lamię, nie jestem dobry w tym minigierki. Nie dostałem nic. Ale przez to dostajemy rzecz. Dobra. A i grindowanie jest to OP po prostu. Taka też moja uwaga, malutka. Dobra. Wolę się nie opuszczać za szybko na to. Ha. Nie, to jest według mnie najgorszy poziom tej gry. Ja każdy poziom tej gry uwielbiam, ale po prostu Circus Park to jest mój najmniej ulubiony poziom. I się pędzę ze strachu. Nie wiem, czego życzę.
Ja już kompletnie zrąbałem. Też spróbuję czegoś. Okej. Żyję, to jest dobre. Ale chciałbym się cofnąć, bo tam technicznie rzecz biorąc powinienem skoczyć, ale złamiłem. I bardzo bym chciał tam skoczyć. Raz tylko chyba. Nie, no dobra, nie raz, bo za każdym razem. Wow. Okej. To by wyglądało ciekawie. To jest bardzo ciekawe, że na serio, ta gra mogłaby spokojnie przejść na widescreen. Mogłaby spokojnie być opcja widescreen w grze samej, ale z jakiegoś powodu jej nie ma. Jest tylko ten hack. I hack jest też na wersję GameCube'ową, aczkolwiek jak widzieliście z mojego porównania... Aha. Bardzo w tej grze nie jest fajnie nie mieć... znaczy w tym poziomie w sumie. Nie jest fajnie nie mieć tarczy. Nigdy tu nie byłem. Chyba. Aha. Nie... Jak to dobrze, nie wybuchło, kiedy ja tam szedłem, bo normalnie miałbym przerąbane! Ale no, Where is that damn fourth Chaos Emerald? To oczywiście tekst każdemu chyba znany. To był chociaż chwilę w Sonic Community. Wracam za chwilę. Dobra, nie będę robił cięcia. Nie chce mi się. Ale ja cię kręcę. W niebo ręce. No po prostu no nie. No po prostu no nie. Odcinek będzie dłuższy przynajmniej. Jej. Ale jak coś... To ja się tu muszę rozpędzić, halo. Nie ma takiego nie rozpędzenia się. No halo. O, z taką szybkością jak chcę. Musi się to władować, żeby mnie wyszczeliło. I... Ta gra mnie coś dzisiaj nie lubi. Okej. W sumie nie wiem, mogę stąd zrobić po prostu spin dash jump? Powinienem. Hehe. Zaraz, czy ja też nie ominąłem tego za pierwszym razem, jak tu... Nie wiem. Ale wiem, że to na pewno muszę na 100%. Nie, chyba tego nie zrobiłem, bo nie miałem wtedy. Ale no wszystko tutaj praktycznie z Sonika jest, tak jakim było wcześniej. Tylko, że po prostu... No jest more edgy. I tak Sonic też przeklina w tej grze. Każdy praktycznie mówi co najmniej słowo damn. Które technicznie rzecz biorąc nie jest nawet... Jest uznawane za takie... nie wiem jak to się powinno powiedzieć, no niemiłe przekleństwo, tylko... No jak to u nas jest kurde, to... Albo... Nie, kurczę. Nie no kurczę może nie, ale... no... Coś na rodzaj kurde. To jest brane w innych krajach. Będę szedł na tą poprawę. Aha, a no dobra, kocham się. I tak,
Możesz się mówić, że gra laguje, grasz na emulatorze i tak dalej. To tak niestety działa na normalnym PS2. Jest to spowodowane po prostu nie słabą mocą PS2, słabym jeszcze wtedy zoptymalizowanym silnikiem Renderware, na którym działa Sonic Heroes i Shadow the Hedgehog. Obie te gry bardzo źle działają na PS2. A w szczególności Sonic Heroes. Dobra, nawet się z tym nie bawię, bo to jest po prostu marnotrawstwo mojego czasu. Oh no. Ja jestem po waszej stronie, ja robię dobre misje. Dobra, spróbuję. O, nice, udało się. Ale według mnie Homing Attack jest tutaj lepszy niż co. Tak, jak po prostu powiem, że lepszy według mnie tu jest Homing Attack niż... W sumie to jest najlepszy chyba Homing Attack ever, według mnie. Znaczy, tak, no czasem się zacina tak, że wychwycić jeden pierścień i tyle, ale zdecydowanie według mnie jest to lepsze niż to, co mieliśmy w Sonic Heroes, chociażby. Patrzcie. Więc to jest no elektryczna tarcza. Musiałem się wszystkie ze strony widzieć, jak to powiedzieć. Elektryczna tarcza to jest. Jest to chyba po raz. Znowu serio. Jest to po raz pierwszy chyba, kiedy powróciła od Sonic. No dobra, w Adventure serii było. Przepraszam za to stwierdzenie. I znowu tu jestem. Ja tu nie chcę być, tu jest zło. Nie będę robił Chaos Control, bo to mi wiele pierścieni tu straci. O, podczas tego mamy nieskończoność amunicji, ale fajnie. Teraz to zauważyłem. Wstanę, chociaż cokolwiek. Nice. Cokolwiek mi pasuje, to nagroda. Dobra, dejty mi to. Ale to chyba tak leci, okej. Okay. No i Shadow też może strzelać na Rayna, chcę też. Coś tam dostaję, jeszcze brakuje mi 75. O! Pojemnie te kolory. Dostajemy tu tylko 5. Ale to zawsze coś. Tak mam w sumie. Nie wiem, no to musimy. Dobrze, że prawie wszędzie są spływy, to przynajmniej. O! Okay. I. Ukończyliśmy. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Po. Widzę, że wykluczenie loading time'ów to będzie akurat chyba. No, poniżej 40 minut może się zmieszczę. No, miał być troszeczkę krótszy odcinek, żebym nie miał za dużo z tłumaczeniem, ale stwierdziłem, że zrobię ten poziom. No i trochę się przeliczyłem. Ranga C, no na nic więcej nie liczyłem. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. No i na razie i cześć. Pa, pa, do zobaczenia w następnych odcinkach z Shadow the Hedgehog. Chaos!
control!